bez bawełny o związku, o związkach międzyludzkich. Jak byłem młody i to święcie wierzyłem, że żeby stworzyć cudowny związek z kobietą, to wystarczy bardzo kochać i być bardzo kochanym. Bo jak dwoje ludzi się bardzo kocha, to wtedy stworzą cudowny związek. Nic z tego. Kochani, nie macie najmniejszej szansy stworzyć cudowny związek, udany związek na podstawie miłości. To jest za mało. To jest za mało. Kochać to jest za mało. To jest tak, jakbyś kochał latać. Kochasz latać i dostałeś kluczyki do helikoptera. A nigdy nie latałeś helikopterem i nie masz zielonego pojęcia, jak to się robi. Masz większą szansę wystartować i wylądować tym helikopterem, niż na podstawie swojej miłości do kobiety stworzyć udany związek. Żebyś stworzył udany związek z kobietą, to potrzebujesz również wiedzieć trochę więcej na temat kobiet. To potrzebujesz znać potrzeby tej kobiety, a nie tylko mieć nadzieję, że ona będzie szczęśliwa z tobą, bo cię kocha i ty ją kochasz. I dlatego od 4 lat prowadzę coś takiego, co się nazywa cudowny związek. Czyli informuję ludzi, co mogą zrobić, żeby mieć szansę na stworzenie związku. Będziesz zainteresowany wylądowaniem, wystartowaniem i wylądowaniem bez spowodowania katastrofy, to się dowiesz o kobietach. Będziesz zainteresowana, co zrobić, żeby być szczęśliwa, to znajdziesz takie informacje w życiu. Można je zdobyć. Niekoniecznie u mnie. U mnie one są podane na tacy. Po prostu. I dlatego mniej niż 2% związków w tym kraju jest szczęśliwych. Co to znaczy? To znaczy, że jest wielu szczęśliwych ludzi kosztem drugiej osoby. Ale taki związek, żeby obydwoje byli szczęśliwi, zdarza się mniej niż raz na 100 przypadków. Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse i być tym jednym ze 100 przypadków, to ci mogę wytłumaczyć, jak możesz poznać drugą osobę. Jak będziesz chciał, jak będziesz chciała, przyjdziesz, ja ci opowiem.